Na białym tle pojawia się czerwony tulipan. Nagle słabnie i pochyla kielich w prawo. Po lewej stronie pojawia się zielona tyczka, która pomaga mu wyprostować się. W prawej z białego tła wyłania się napis: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W sali konferencyjnej na białym tle z powielonym logotypem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypowiadają się kolejno. Marlena Maląg, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, profesor Anna Wilmowska-Pietruszyńska, ekspert Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Robert Jagodziński, wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Dzisiaj przede wszystkim mówiliśmy o kompleksowej rehabilitacji. Jest to, właściwie ja się bardzo cieszę jako Wielkopolanka, że kontynuujemy program, który rozpoczął w latach 50. pan profesor Wiktor Dega z Kliniki Ortopedii w Poznaniu, który powiedział, że nieludzkim byłoby uratować człowieka i zostawić go samego sobie. I właśnie rehabilitacja kompleksowa, projekt, który będzie realizowany z budżetem 85 milionów złotych, jest adresowany i jego celem jest przede wszystkim kompleksowa rehabilitacja osób po wypadkach, ale także osób, które nie podjęły aktywności zawodowej. Z jednej strony jest to powrót do polskiej szkoły rehabilitacji, z drugiej odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które z powodu choroby czy wypadku nie mogą aktywne być na rynku pracy i chcemy to zmienić. Dlatego najistotniejszym z naszego punktu widzenia modułem w kompleksowej rehabilitacji jest moduł zawodowy, który będzie wspierany modułem psychospołecznym i medycznym. Taka rehabilitacja daje im szansę nie tylko na powrót do życia, do wiary w siebie, do motywacji, ale również na powrót do uczestnictwa w społeczeństwie i w życiu zawodowym. Chcemy w ramach tego programu, programu pilotażowego, ale także, który z jednej strony ma wypracować model kompleksowej rehabilitacji, a z drugiej strony pokazać, że można go wdrożyć i wdrożyć z sukcesami. Chcemy wypracować model kompleksowej rehabilitacji, która pozwoli osobom, które w wyniku wypadku, w wyniku choroby lub w innych okolicznościach utraciły możliwość funkcjonowania w dotychczasowym miejscu pracy. Musimy zrozumieć, czym jest w ogóle doświadczenie choroby i niepełnosprawności. Jest to doświadczenie, które dotyka nie tylko organizmu, ciała, tak? Dlatego lecząc człowieka nie możemy się tylko koncentrować na naruszeniu funkcji czy struktury organizmu, bo to jest wydarzenie i doświadczenie, które dotyczy też postaw wobec siebie samego, samooceny, utraty sensu życia, tak? Ograniczenia kontaktu z innymi. Więc jeżeli chcemy skutecznie człowieka, który doświadcza niepełnosprawności albo choroby, przywracać do pełnienia ról społecznych i do pracy, to musimy jakby diagnozować i rehabilitować go i ujmować. Uważamy, że jest to warte i jeśli chodzi o koszty dla społeczeństwa i także jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, dla których praca zawodowa, aktywność społeczna często przywraca sens życia. Ponownie pojawia się logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.